Dobry wieczór. Witam wszystkich księżycowych podróżników. Widzimy się dzisiaj po raz 31. To niesamowite. Tydzień temu Muzyka pod Księżycem obchodziła swój jubileusz 30-lecia, chciałoby się powiedzieć, ale no 30 tygodni, o tak. To bardzo długo, więc tym bardziej się cieszę, że tak długo wytrzymaliście Państwo ze mną. Cieszę się bardzo, że grono słuchaczy Muzyki pod Księżycem cały czas się poszerza i rozrasta. Jest nas coraz więcej, jest mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo za zakup płyty. Cieszę się bardzo, że trafia ona do Was, do domów, do samochodów. Myślę, że jak tak dalej pójdzie, to pomyślimy nad kolejną edycją. Materiału jest już bardzo dużo, bo wszystkie te live'y, jak wiecie, są nagrywane i potem ja sobie to słucham i selekcjonuję, wyłapuję co lepsze rzeczy. Drodzy Państwo, zanim zacznę grać, mam jeszcze dla Was pewną informację. Otóż pewnie niektórzy z Was wiedzą, że 29 listopada o godzinie 19 odbędzie się wyjątkowy koncert. Będzie to koncert pod tytułem Szczecińscy artyści dla medyków. Mam ogromną przyjemność współtworzyć to wydarzenie, więc z tego miejsca chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić. To będzie wydarzenie online. Żeby obejrzeć ten koncert, wystarczy znaleźć na Facebooku profil Szczecińscy artyści medykom. To on jest bardzo charakterystyczny, bo jest niebieskie tło i taki czerwony mały krzyżyk jak z karetki, więc na pewno znajdziecie. I na tym profilu, możecie go polubić oczywiście, i na tym profilu będzie informacja, będzie link, pod którym będzie można ten koncert 29 listopada o godzinie 19 zobaczyć. No to chyba tyle z tych ogłoszeń duszpasterskich. Oczywiście gorąco zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam jest po prawej stronie pod okienkiem taki przycisk subskrybuj. Dla mnie otwiera to dużo nowych możliwości, jeżeli chodzi o rozwój tego kanału, a dla Państwa jest to też fajna rzecz, bo wtedy dostajecie informacje, jeżeli cokolwiek nowego na tym kanale się pojawia. No to chyba tyle. Zaczynamy.